w poprzednich odcinkach. O, proszę. O, proszę, jak ja... Uwaga! O kurczę. Wiatr jest duży. Rozwiewa kurz. Siemanko, witajcie. Podlaskie Centrum z tej strony. Mamy dzisiaj dla was fajny materiał. Fajny, świetny model. Opowiemy troszeczkę o nim. To jest Traxxas Sledge. To jest nowy model od Traxxasa i wjeżdża dzisiaj do naszego garażu. A później będzie jazda tym modelem. Słuchajcie, zapraszamy do oglądania. Tak. To co, zaczynamy od rozpakowania? Nie, zaczniemy najpierw od kartonu. No dobra. Co tu w ogóle jest napisane? Karton. Unboxing kartonu. Unboxing kartonu. Czy nie da się unboxing kartonu zrobić? No jak? Musiałby być zapakowany w inny karton, Fabian. No ale to jest to review. No dobra, niech będzie. Słuchaj. Co tu jest? 70 plus MPH, czyli około 115 na godzinę. Tak, maksymalna jest prędkość. Tak samo jak w Erevo. Zasilany model właśnie pakietami 6S. Dwa razy po 3S. Tak. No albo raz 6S. Mamy silnik 2000 KV. Mamy, co tutaj mamy? 6T Aluminium Shox Towers. Aha, tak, czyli mamy wieżyczki aluminiowe, co jest chyba rzeczą pierwszą w tym modelu, jakby wcześniej nie było tak, tego w Traxxasach. Nie było. Bardziej w Traxxasach plastiki. Plastiki tutaj byli. Się trochę zmieniło. Ultraing. Nie. Co to? Rigid Pulliform Aluminium Chassis. Aha, czyli te aluminiowe po prostu części. No. Dokładnie. Czyli więcej części. Troszeczkę więcej. Więcej troszeczkę aluminium. Tak. Nie to, że się nie przygotowaliśmy, ale będziemy zaraz... Ja się nie przygotowałem, szczerze powiem. Otwieramy wariata. Nie, tutaj jeszcze jest pas. A, no dobra. Tu jest informacja. Tak, tu mamy amortyzatory aluminiowe. Mi się wydaje, że nie wiem, czy one nie są przypadkiem identyczne, co w Maxie. To możemy sprawdzić. Nowy sposób montowania karoserii. Tutaj mamy dyferencjały. Nie, tu mamy co mamy? Tak, dyferencje centralne. A, dobra. W każdym bądź razie jest ponoć o wiele większy niż coś, nie wiem. Traxxas nie porównał tego do konkretnego modelu, ale w swoich zdjęciach pokazał, że jakąś mniejszą zębatkę i większą, że, tak. że te są większe. Odkręcimy dyferencjał i zobaczymy, jak to będzie. W sumie tyle. Podstawowy chyba zestaw. Nie, to silnik się chyba trochę zmienił. 2000 kV jest. Tak, silnik się troszkę zmienił. Regulator, tak, regulator jest ten sam. Co za rewo, w UDR-ze. No i tyle. No i tak. Swoje pakiety 6S. Za któremu serdecznie dziękujemy. My mamy swoje. No tak. Jak to robimy? Mam z tej strony? No to wyciągnę. Do góry nogami. Nie dobrze. O. Trzymaj. Gazetka. Najważniejsza. Tak. Tu jest! Dobra, na razie powiemy, co znajduje się w środku. Czyli zanim Adrian opowie, co jest w środku, ja powiem, że robi na mnie piorunujące wrażenie. Nie wiem, może to może jest nowy, że się fajnie błyszczy, nie, ale nie tylko dlatego. Jest na pewno, jest ciutka większy od Erevo. Tak oglądałem porównanie gdzieś tam na internecie. Sami też go porównamy do kilku modeli. Aluminiowa płyta robi no też spore piorunujące wrażenie na mnie. Dobra. Amortyzatory, wieżyczki, no. Nie wyrywaj się, powiemy wam, co jest... Usiądziemy w... sobie? A czemu? Usiądziemy. Standardowo Traxxasowa aparatura. Dwukanałowa. Możemy tutaj oczywiście moduł Bluetooth sobie dokupić, wrzucić i wtedy mamy tam sporo opcji. Tak, zachęcamy do ściągnięcia aplikacji Traxxas, do kupienia modułu. Wtedy możemy dużo fajnych rzeczy tam ciekawych się dowiedzieć i monitorować na bieżąco. To co widzę nowego, to jest tu z worka. Na, jak będziemy jeździć na jednym pakiecie, załóżmy 6S czy tam 4S. Na przykład. No tutaj z woreczka jest. Naklejeczki, koperta. Nie, to nie koperta. Gwarancja chyba jakaś. Możemy to wysłać do Cinciangów. Tak. Do Cinciangów. Gąbeczka. Gąbeczka. Się dowiem. Na pewno pod akumulator. A, pod akumulator na pewno. Dokładnie. No podstawowe klucze. Podstawowe klucze. Klucz do kół. Ja jeszcze powiem coś o tych kluczach. Nie zabijajcie się. Jak byłem kiedyś w Stanach, do mnie powiedział sprzedawca don't kill yourself, coś takiego. Czyli nie zabijajcie się, kupcie klucze takie normalne, u nas są za 50 zł tak zestaw dobrych kluczy. No tymi dość serwis idzie żmudnie.
Jakieś naklejki. Te chyba naklejki to są centralnie chyba tutaj na spoiler fabryk. To są na oczy naklejki. Nie, to chyba spoiler. Żeby jak koń mieć klapki. Tak jest, to na spoiler naklejki są. Także możemy sobie nakleić. Słuchajcie, ten ogólnie film jest taki troszkę na wesoło oczywiście, tak? Bo cieszymy się z naszego nowego modelu. Troszeczkę inny niż zwykle. No, dokładnie. No, na sztywno zawsze było. Tak, nie, zawsze na sztywno. Często na sztywno było, więc teraz będzie na wesoło. Ale merytorycznie mam nadzieję, że zaspokoimy was i opowiemy o najmniejszych detalach i największych tego modelu, tak? I też podpowiemy od razu, że model będzie dostępny na czym? Na naszej pojazdówce. W sobie tak ten. Jest, tak jest. Będziecie mogli za darmo pojeździć naszym modelem Sledge 4x4 6S. Będziecie mogli go skotować aż na 50%, bo na stówkę wam nie damy. Na stówkę to dzisiaj my będziemy. Na stówkę to my będziemy. Tak. Zawsze jest jakiś haczyk, Fabian. Nie? Zawsze jest jakiś haczyk, no. Przechodzimy chyba do opisu, Adrian. Tutaj jest jeszcze jakieś tam książeczka, instrukcja obsługi, jak kalibrować, jak budować, jakieś tam rady. Oczywiście tutaj, że jakieś problemy będą z regulatorem, no to są tutaj jakieś rozwiązania, tak, podane, gotowe. Także warto, ogólnie warto przeczytać tą książeczkę. Na pewno nie wyrzucajcie, bo dokładnie. To się przydaje. Później jest mnóstwo do nas telefonów, jak zrobić to, jak zrobić tamto, jak skalibrować, jakie błędy wyskakują na regulatorze. Ale też... tu są wszystko... Tak, wszystko jest ogólnie zawsze w instrukcji. Ale oczywiście specjalnie dla was nagramy kilka materiałów takich typowo instruktażowych, podstawowych, jak na przykład windować, jak kalibrować taki model, tak? Tak. Żeby jednak to było gdzieś tam u nas w sieci i żebyście mogli w każdym momencie otworzyć YouTube'a, odpalić instrukcję i się bawić dalej. Tak. No wiadomo, to instrukcja. Wykaz części, diagram. Dobra, kto ma jakiś pomysł, jak otworzyć tą karoserię? Bo tutaj ja nie widzę żadnego, ani właśnie, spinek nie ma. Nie ma tego takiego otwierania tego, tak? Nie pamiętam, jak to się nazywa, tak? Ale był tak taki jak w Revo nowym, w X-Maxie, w Rustlerze. No nie ma, Fabio, dasz radę? Nie wiem. Spróbuj, no. Coś widziałem, coś na filmach już. O! Słuchajcie, udało się. I do tyłu? Do przodu. Do przodu. A, zobaczcie, inaczej, bo... Tak z przemyślą, bo patrz. Przemyślał, tak. Było montowanie centralnie z tej strony do przodu. Tak. A czasami przy uderzeniach mocnych karoseria wyskakiwała i wtedy latała. Wiecie, długo po prostu podchodziło. Teraz ci powiem, tu już przemyślane jest. Zobacz, Adrian, zobacz. Ja nie mogę. Dobra, nie podnieca się tak. Podnieca się, będziemy jeździć. Nie? Dobra, ale, na osobności. Tak, ale co do karoserii, to już tutaj jest właśnie przemyślana jedna rzecz, że karoserię wkładamy od przodu do tyłu. Wtedy przy uderzeniach tu karoseria jest dociskana. Ona ci nie wyskoczy. Nie powtarzaj się, już mówiłeś. Dawaj to. Nie. No i tutaj mamy takie fajne zaciski, klipsy, powiem. Czyli zakładamy ją z powrotem. O. Nie, naprawdę. Ten system montażu karoserii jest super. Ma kilka wzmocnień. Od razu ja podpowiem o tym. Czekaj. Aha, dobra. Czyli do siebie muszę tak. Zewnętrznie, nie? Ma tutaj ta karoseria, w ogóle jest ciężka, powiem szczerze, bo troszkę plastiku tutaj mamy, tak? Tutaj mamy belki takie, które wspierają karoserię podczas wypadków, tak? Tutaj miejsca, miejsca, gdzie są śruby przykręcane do karoserii, są dość fajnie wzmocnione. To są zasilarki od środka się, w poprzednich karoseriach od góry, z tej strony się śrubki wkręcało, a tu zrobili to odwrotnie, od dołu. Tak, dlatego teraz ta karoseria po prostu wygląda pięknie. Ma, że tak ona jest prosta, nie widać żadnych śrub montażowych, to czyni ją taką, jakby powiedzieć... Unikatową? No tak, w sumie tak. No, pięknie się prezentuje, po prostu kozak. Dobra, przejdźmy dalej. Karoseria jest fajna, oczywiście efekt wizualny sami ocenicie, dla nas się podoba. Pierwsza rzecz to, ja myślę o spoilerze, jest zaprojektowany pod tym względem, żeby przy dużych prędkościach gwarantować tą dużą siłę docisku, tak, żeby model był pewny. No jest, o masakra! Jest z lepszego chyba materiału wykonany. Normalnie jak RPM jakieś, naprawdę. Się... Zobaczcie, jakie to jest flexible, jak to się mówi po angielsku teraz. Patrz, masakra. Fajne, naprawdę, no. super. Super rozwiązanie. Przetestujemy go na górę. Przetestujemy, no. Zobaczymy. Koła to jest 3,8 cala. Tak jak w Erevo. Bieżnik jest podobny do... Identyczne. To są identyczne.
To tak. Są sledgehammery. Dokładnie, to są sledgehammery. I to one były montowane też w hosie, prawda? Tylko w hosie są mniejsze. No tak, tak. Tak, dokładnie tak. W hosie są 2,8 średnice. 2,8, tu mam 3,8. Tak, tak. Sledgehammer, bardzo fajny bieżnik. Kostka dość wysoka. Będzie gwarantowała nam to, że będzie się mógł wygrzebać, że tak powiem, zewsząd, tak? Na 17-milimetrowym heksie, tak? Osadzone koła. Tak jest. To standard. To jest standard w tej skali. No to ja się już podniecam oczywiście tym. Tutaj mamy osłonę wahaczy, osłonę górnego wahacza, dolnego wahacza, osłonę półosi, dzięki czemu jak będziemy jeździć... A, momencik, jeszcze powiem drugą rzecz. W każdym razie tutaj w tym miejscu mamy od strony z góry, od tej strony mamy takie zakrywki, można powiedzieć, i łącznie z tymi zakrywkami daje to taki efekt, że podczas ostrego bashingu po błocie po prostu amortyzatory, półoś, te wszystkie elementy są bardzo dobrze chronione, tak? No nie są po prostu uwalone, wiadomo, jak w błocie. Nie będzie się wkręcać również trawa na przykład. Często się w półośki trawa wkręcała, nie? Tak, tutaj jest dużo innowacyjnych ogólnie takich rzeczy, tak jak je widzę, których nie ma w innych modeli. Naprawdę ten model nie został skopiowany, kolejny slash i tak dalej, tylko czy jakiś tam Erewa, powiedzmy. Naprawdę widać, że to jest zrobiony model od podstaw, tak? Także no dość fajnie to wygląda. Bardzo mały zderzak. Zderzak tak naprawdę nie wystaje... Poza linię kół. No, poza linię kół. Schowany. Przed linię kół. Tak? Ja myślę, że to też jest spowodowane tym, żeby troszeczkę to chronić karoserię, myślę. I dlatego, że tutaj mamy w ogóle inne zawieszenie. Wahacze. Przynieś. A, mam klucza. Co? Ja odkręcę jedno koło i pokażę wam coś. Szybki serwis. Będziemy rozbierać go na waszych oczach. Zobaczymy, co tam ma w środku. Na pewno rozkręcę dyferencjał. Tylny, łatwo się dostać. Koła wiadomo, można od środka zakleić dziury i w tym najgłębszym bieżniku porobić fajne dziury, cztery otwory, dzięki którym cały syf podczas jazdy będzie po prostu wywalany, tak? Czyli jak będziemy jeździć po wodzie, nie będziemy się bać tego. Później tylko damy kilka szybkich przejazdów i ta woda odwirowuje się. A ja chciałem pokazać wam to. Patrzcie, jak pracuje tutaj to zawieszenie. Ono się wykręca w jedną i w drugą stronę. Te wahacze i stabilizatory są wykonane z bardzo elastycznego tworzywa, tak? Coś ala RPM-y. Coś ala RPM-y, tak? Z tego podobnego materiału to jest wykonane. I wtedy przy upadkach, jakichś koziołkach, on bardzo mocno pracuje. On ci się nie połamie, on się mocno wygnie. Możemy zarzucimy tutaj parę scen, jak nam się uda, podczas jazdy właśnie to uchwycić, nie? To dokładnie to zobaczycie. Więc to jest właśnie nowość. No i pokaż jak tak, to wahacze. To nie jest sztywny fakt, patrz jak to chodzi. Patrz jak to chodzi. Wiesz co chodzi? Cały wahacz, wszystkie stabilizatory, popychacze, one są wykonane z tego takiego dobrego materiału elastycznego. Coś jak ala RPM. Czy słuchajcie, to jest nowa generacja, że tak powiem, nowa era modeli Traxxas tak naprawdę. Myślę, że tak. Mam nadzieję, że Traxxas pójdzie tym tropem, to po prostu Traxxas jeszcze bardziej zyska w oczach modelarzy, czyli Traxxas i tak już jest dość wysoko, tak? No tak, na pewno zawsze ja cenię Traxxasa za to, że za prostotę, że tak powiem, złożenia serwisu. Bardzo łatwo jest serwisować ten model, tak? No naprawdę, model jest konkretny. Słuchajcie, ja po prostu już na szpilkach siedzę, kiedy skończymy to nagrywanie i za godzinę czasu mniej więcej już będziemy jeździć tym modelem na ogrodniczkach. To mi się bardzo podoba moim zdaniem, że nie mamy właśnie tutaj możliwości regulacji tych drążków, że tak powiem. One nie są skręcane w żaden sposób, to jest cały jeden element. Często, na przykład w Erewo, czy często, zdarza się tak, że trzeba po prostu raz na jakiś czas poregulować, bo gdzieś tam się albo dociśnie, albo się wyrwie troszeczkę tego snapa z tej śruby, na przykład rzymskiej. Tutaj nie musimy tego robić. Tutaj mamy tylko opcję, tutaj na zwrotnicy, jedną dziurę, tak? Możemy po prostu bardziej pochylić. A, jasne, zrobić koło pochylić. albo tak, albo rozszerzyć. Dokładnie. I tyle w temacie. To też prostota tutaj, moim zdaniem. Prostota. I to jest dobre.
I to jest dobre. Ja, tak. Jeszcze tutaj zauważyłem odnośnie wahaczy, co wcześniej już mówiłem. Przednie wahacze też mają tą osłonkę. Od dołu przynajmniej, tak? Będzie zabezpieczała tutaj powiedzmy półoś, tak? Przed jakimiś tam czy kamieniami, czy... Zawsze to jest na plus, tak? Amortyzatory. Słuchajcie, amortyzatory mamy regulowane, tak jak już to Traxxas sobie bardzo fajnie opatentował. Znaczy no opatentował, no większość amortyzatorów tak ma, ale podkręcanie... Tutaj na gwincie. Tutaj akurat jak już Traxxas z tyłu, że tak powiem, się pochwapił, że są te osłonki, tak, zamontowane, zaprojektowane. No. No. Z przodu jednak mogłyby być jeszcze. Też mi się wydaje, ale na amortyzator chociaż. Mi się wydaje, że tutaj jest z tyłu jest amortyzator bardziej cofnięty, a z przodu jest prawie na całej linii. Mhm. Może to była jakaś tam przeszkoda, może im się z tego względu powiedzmy nie chciało. Nie wiem, zobaczymy, może to jest wszystko przemyślane. Przecież koła, tak jak powiedziałem, linia kół, tak, wystaje poza karoserię. Po prostu no, może no o tak, to chodzi, żeby tak. Koła przejmowały właśnie te obciążenia, te uderzenia, właśnie przez to też, że bardzo mocno to zawieszenie pracuje. Ono się wygina, ono się gnie. Tak. Ono się nie, ciężko być złamać. Tak. Ciężko być od razu jeszcze podpowiem, te koła mają w sobie taką dość solidną piankę, tak? Też czytałem o tym. Jak wyjdzie to w praktyce, o tym się dowiecie od nas oczywiście. No, tak? Ja myślę, że dzisiaj koła z czasem. Co tu dalej? Przechodzimy może do... Aluminiowa płyta. Gruba. Jaka gruba? 3,2 mm grubości. Także naprawdę już spora. Się. Tak, przygotowałem się. No. To jest Traxxas, chce to opatentować. Z całego aluminium, nie ma tam w środku pustki powiedzmy, tak? Z całego, tak, to jest pełne aluminium. Dodatkowo powiem, bo też przeczytałem o tym i już teraz to widzę, jak to bardzo fajnie Traxxas zaprojektował. W modelu na przykład jakiś tak innym kraton powiedzmy, tak? Mamy tylko taką belkę właśnie, poziomą poprzeczną, tak? A w tym miejscu tutaj mamy dodatkowe wsporki, dwie wsporki dodatkowe, mam nadzieję, że to widać. Przypominają mi to wsporniki od mojego Lossy 5T. Znaczy, tak? Też bardzo podobne wykonanie, to jest właśnie dodatkowe wzmocnienie całego podwozia. Tak, po prostu podczas skoków, żeby te podwozie o tak się nie łamało. Tak? Nie ma szans, żeby tak, to złamać. Dlatego właśnie to jest tak wzmocnione i jeszcze powiem wam tak, tu mamy dwa sporniki i tu z tyłu po bokach jeszcze mamy kolejne dwa sporniki. Mhm. Także ta płyta aluminiowa, wydaje mi się, że ona się nie wygnie podczas skoków dzięki tym właśnie dość solidnym. Ten plastik ogólnie z tych wsporników, on ma, no nie wiem, centymetr grubości tak naprawdę, więc no ja uważam, że to jest konkretna, zbita obudowa. Fajne mocowanie silnika. Mocowanie tak zwane Zero Flex, też to Traxxas opatentował aktualnie. No i mamy miejsce w sumie na radiator jakiś, przepraszam, na wentylator. Na wentylator. Żeby jakiś mocny tutaj w tym miejscu wentylatorek. Tak, 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 tak. Przeczytałem o tym, zobaczymy jak to wyjdzie w praniu, tak? Ten element mocowania silnika zapewnia dość stabilne właśnie mocowanie silnika. Metalowe łoże silnika doskonale odprowadza ciepło. No i tak jak Adrian mówił, jest miejsce do przymontowania wentylatora. Tak, odkryte zębatki. Tego w Traxxasie nie było jeszcze, Adrian? Nie. Chyba, że my nie znamy takiego modelu. Tak, odkryte zębatki, jedynie są tutaj plastikiem takim troszkę zakryte, delikatnie. To wszystko jest prześwitujące. Tutaj może wlecieć piach i tak dalej. Zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu, tak? Oczywiście. Zębatka atakująca. 13, pamiętam. A, 13. No to może... 13,52. Faktycznie. A zębatka odbiorcza. I metalowa. Właśnie. Jest metalowa. Tak, faktycznie jest metalowa. Tak. Metalowa zębatka odbiorcza. Zobaczymy, jak to się będzie sprawować. Tak, no. Już Traxxas się poprawił. I poprawił się oczywiście również z miejscem na pakiet. Jest bardzo duże miejsce na pakiet. Możemy różne pakiety sobie montować. Tak. 6S bądź 2 razy po 3S i nie ma problemu tutaj. Zamontowanie. Tak. Fajne zapięcie dalej, tak? Ja bym powiedział, że zapięcie jest bardzo zbliżone do zapięcia w X-Maxie tak, i tak. Rozmiar tego właśnie miejsca jest, no. Niemalże identyczne, tak mi się wydaje, prawda? Wykorzystywane jest tutaj jedno serwo. Tak, 2275. Jest to jedno z nowszych serw. Tak, i tutaj jeszcze Traxxas, tak? Producent Traxxas właśnie podaje możliwość zwiększenia napięcia do 7,4 V. Tak. Przy 6 V, przy 6 V. Voltach. 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 Te serwo daje udźwig 25 kg. To prędkość wiecie, jaka jest w Traxxasie, taka no, umiarkowana, 16, no, umiarkowana, tak, 0,17. 7,4 V daje to udźwig aż 35 kg, więc już tutaj jest spoko. Myślę, że w sumie tego jeszcze nie rozpracowaliśmy. Myślę, że po dokupieniu modułu Bluetooth i zamontowaniu będziemy mogli zmienić po prostu na napięcie w regulatorze. Bądź też ewentualnie kombinacją
tam... regulatora, myślę, tak, że tak. Traxas na pewno wszystko... dość fajnie też to przewidział, tak, to jakby manipulację regulatorem poprzez przyciskanie tak przycisków, powiedzmy tak, czy w aparaturze też, no. Centralny dyferencjał, w sumie jeszcze o nim nic nie powiedzieliśmy, z tego co wiem to jest cały z metalu, aczkolwiek obudowa jest plastikowa, co jest dość fajną sprawą. Mamy tutaj z tej strony, nie wiem czy to widać, ale przy wałach CVD mamy gumy, takie dość szczelne, fajne, które będą nam chronić te miejsca przed kamieniami, dzięki czemu, że tak powiem, te miejsca będzie się mniej wyrabiać, tak? Bo jednak gdy tam kamienie, kamyczki tak będą docierały, to się będzie wycierało, tak? I będą się robiły luzy przez to na kielichach. Ale to dla nas kamienie nie straszne, bo dzisiaj montujemy tutaj pokrowiec do sledża. Idealnie pasuje pokrowiec do reszty. Także. Tak, także zapraszamy też, jeżeli już macie ten model, to możecie odwiedzić naszą stronę internetową, bądź zadzwonić, bądź przyjść osobiście. Będziemy mieli już pokrowce do tego modelu, tak? Czy może ktoś ma UDR i sobie myśli, jak duży jest moduł sledge, to nie? No, tak to wygląda. Także no, dość, naprawdę, dość spory model. Przynieś już Erebo, to porównamy model. To dobra, na sam koniec zrobimy. Zrobimy jeszcze jazdę. Jeden odcinek, jazdę, tak, z porównaniem. Będzie porównanie do Erebo spokojnie. Tak, i do X-Max, i do wszystkiego. I do naszych modeli. Do naszych modeli burza. Polecam modele burza, świetne modele na start dla dziecka, na komunię. Dwa akumulatory, dwie karoserie, napęd na cztery koła. Świetne modele dla dziecka na start i na tak każdą jest. Okazję. Polecam. Sam jeżdżę z turką nim, żeby nie było. Z tyłu tak samo te drążki, stabilizatory są całe, nie są skręcane. Jest oczywiście tutaj możliwość, dokładnie na zdjęciach już na przebitkę zobaczycie, jest możliwość regulacji poprzez przekręcenie zamontowanie w inny otwór, tak? I mamy jeszcze trzy dodatkowe mocowania. Także możemy sobie pochylenia kół sobie zmieniać. Amortyzatory tak samo mają tutaj po dwa wejścia góry, dołu i z góry po dwa wejścia, dwa otwory dodatkowe i możemy wtedy też sobie manipulować wysokością zawieszenia, tak naprawdę. Zawieszenia i pracą troszeczkę amorów. Żeby nie było, że nie było, tak? Jest odbiornik w szczelnej obudowie, wodoszczelna obudowa na odbiornik Traxasa. Ja zaczynam rozbierać ten model. Zobaczymy, co ma w środku. Tak, pokaż kotku, co masz w środku. Chcę odkręcić właśnie tutaj klapkę dyferencjału, żeby wyciągnąć ten dyferencjał i potrzebuję odkręcić tylko 6 śrubek. Naprawdę. To mi zajmie dosłownie... Nie. Jeszcze dwie kolejne śruby tutaj muszę. Czyli 8. Teraz mam dyferencję. Jeszcze ta śruba. Konkretne śruby na 4 mm, więc w porządku. Na imbus 2,5 mm. O! Tutaj zweryfikuję, czy faktycznie. Szczerze nie. Nie, Fabek, nie potrzebowałem tego. Tak? Czyli ile śrub? Nie potrzebowałem, jeszcze jedno z dołu musiałem. No dobra, o kilka śrub za dużo rozkręciłem, ale wiadomo, pierwszy model, nie? Zębatka jest masywniejsza. Czy Traxas nas oszukał? Porównajmy z X-Maxową. Proszę, dyferencja od X-Maxa i Erevo, tak? W Erevo też ten jest. Nie, w Erevo jest mniejszy. Fabryk. Mniejszy? A, to się... Może tam satelity są, możesz dobra przynieść. No, no. No ogólnie jest od X-Maxa większy, tak? Od X-Maxa dyferencja jest większy, ale co? Jest tej samej grubości zębatka, tak? Adron, spójrzmy. Powiem tak, porównując tą zębatkę do zębatki z Erevo, jest troszeczkę większa. Średnica ma troszeczkę większą. Tak. 46 mm. Jest to samo, Fabian. Tak? Tak się wydaje. To samo? Tak. Ale? Zębatki, ale jest ogólnie grubsza. Tak, jest grubsza. Jest to jest ewidentne wzmocnienie. Tak, to jest jednak na plus, bo jednak ta zębatka od dyferencjału od Erevo jest dobra, tak, ale no jest troszkę cieńsza, czyli jednak no jest większe prawdopodobieństwo, że ona po prostu może pęknąć, tak? Widać, jest o wiele masywniejsza ta zębatka i... No kubeczek będzie praktycznie ten sam. Nie wiem, jak satelity wyglądają. No aż tak nie chce mi się rozkręcać, to zobaczymy. No, już na przy serwisach. Dokładnie. Dobra, to co, Adrian? Omówiliśmy chyba wszystko. My tu będziemy skręcać. Najwięcej tu chyba was interesuje to, co mam do powiedzenia podczas relacji z jazdy, więc to chyba już przeniesiemy się docelowo na ogrodniczki. Także my to skręcamy i jedziemy. Jesteśmy. W plenerze jesteśmy. Jesteśmy w plenerze. I testujemy model. Będą backflipy z miejsca, backflipy, skoki, jakieś frontflipy. Zobaczymy, co ten model potrafi, nie? Będę go katował, nie będę żałować. A przepraszam, co to takiego było? To pokrowiec.
A, okej, okay, dobra. Piękny złoty. Cieszy się, Micha? A, jak? A, moje też się cieszę. Stój, stój, Adron, stój, stój, stój. To specjalnie dla was. Na razie blisko tu jeździ, Adranku. Model fajnie się trzyma drogi, powiem szczerze. On jest niżej zawieszony niż Revo, patrzcie na tą dupę. Coś a la Kraton, bym powiedział. Fajnie nisko zawieszony. No dodam, że naprawdę cicho pracuje, tak fajnie, fajnie no, pracuje. Tak cichutko. Ryska mała jest, o jeny. Przednie koła balonują troszkę. Tak ma być chyba, nie? No dobra, Adrian, ty dajesz 100% już? Ja nie wiem, czy to nie jest na trenerku przypadkiem. Zaraz zobaczymy. Chyba jest na trenerku, zaraz. Zaraz ustawimy najszybszy tryb, czy sport. Jak to trzeba zrobić, Adrian, powiedz? Czyli regulator Traxxasa, jak zwykle, czasami ma przypadłość, że się nie wyłącza. Nie, teraz chyba nie, bo to jest dokładnie ten sam, co w Revo 2. Czyli tam, się nie wyłączy, tak? Tam po aktualizacji już tak jest. A, okej. Okay. Co robisz teraz? Włączam na tryb sport. Nie no, ogólnie szybki jest, no. Ale tu już Max był? Zobaczymy, czy backflipa zrobi na trawie. Nie! Uuu, ale się teraz zebrał. Teraz się zebrał konkretnie. No, tą trawę wybiera i świetnie i ogólnie przyspieszenie ma, co nie? Ten start ma bardzo szybki. W sumie tu jest trzynastka zębatka, tu musimy... Bardzo mała. No, musielibyśmy zmienić. No. Adrian, a powiedz jak... ty jesteś posiadaczem Revo, czyli... Ale... O, tu hopka fajna. Adrian, jesteś posiadaczem Revo, powiedz... Powiedz wszystkim, jak ten model w stosunku do Revo się ma. Jakieś podobieństwa w prowadzeniu i tak dalej? Kurczę, ten jest niżej zawieszony i tak bardziej płynnie się nim steruje, nie? O kurde, tu backflipy będą teraz. No to dawaj. Słuchajcie. Ale poszedł jak dzik w sosnę. Może nie dzik w sosnę, ale na pewno w świerka. Chodź, schowamy się, Fabio, na chwilę. Gdzie chcesz się chować? Tutaj. Czemu? Bo zimno jest. Dobra, jeszcze wezmę. Chcę skalibrować model. To wiesz? Od razu krótki poradnik, jak kalibrować model. Słuchamy. To ostatnio był. Włączamy, trzymamy i czekamy, aż się zapali. Puszczamy, raz się zapali, gaz i wszystko. Karoseria cała? No jak? Powiem tak, na pewno trzeba zmienić zębatkę na więcej zębów. Tu jest trzynastka. Oryginalnie na przykład w Revo jest 15 sieci, tak? A tu mamy 13. Szczerze ci powiem, nie dam rady backflipa tu zrobić na tej hopce. A to z większej prędkości może.
tylne postawić, coś w pomocy. Karoserę wbiło. To się stało. To już chyba nie sprzedamy jego jako powystawowy, co? Chyba nie. Trudno. Dobra, to... czyli teraz już zostaje z nami. Tak jest. Dobra, opowiedz coś, jak się prowadzi. Nie, bo... no fajnie, naprawdę niesamowicie się prowadzi ten model. Jak rewo, czy się dobrze... Jeżeli chodzi o taki teren, to lepiej się prowadzi, może troszeczkę lepiej jak rewo. No bardziej się trzyma, że tak powiem, tak? Ciężko go wywrócić. A na tylne koło jak? To samo. Że ciężko go postawić na tylne koła? A nie, czy... Na tylne koła normalnie idzie, nie? Normalnie stawiasz. Idzie. I gol. Jak skręty? Dawaj ujęcia dobre do slow-mo. To było grube. Słuchajcie, teraz naprawdę będą konkretne ujęcia. Ale idzie. Dobra. Ale jazda, Fabian, człowieku, się rozjuszył, masakra. Fabian, tam jest lepsza chopka, dawaj tam. Tak? Co zobaczysz? Powiem szczerze, porównując do oryginału, moim zdaniem coś ma w sobie. Ogólnie porównując do modelu Revo, model Sledge, jest troszeczkę coś innego jest, wiecie? Nie wiem jak to wytłumaczyć, jak to opisać, ale troszeczkę jest inny. Myślę, że bardziej idiotoodporny, wierzcie mi. Myślę, że tak. Lecimy
z jakimś podwójnym backflipem co najmniej. Mamy fajną hopkę. No, prawie podwójny backflip udany. Jakoś wylądowałem, nie? Podwójny był, tylko lądowanie problem. Powiem tak, on fajny, zrywny jest, mówię, tu powinna być zębatka 15 zębów, nie? Wtedy te backflipy bardziej, że tak powiem, dynamicznie bym robił. Wiem jeszcze, czym się różni. Wiem, czym się jeszcze różni od Revo. Jego bardziej, że tak powiem, bardziej się klei. Jak stawia go nawet na te wheelie, to bardzo szybko wraca, że tak powiem, do ziemi i tak, no, nie ma tej takiej agresji, że jeżeli chodzi o takie backflipy i te stójki, nie? Myślę, że tam w sumie nie sprawdziliśmy tego, ale no chyba ma te osie troszeczkę odsunięte od siebie bardziej niż Revo. Być może. Sprawdzimy to jeszcze to sprawdzimy, ale to da się zauważyć, nie? Da się zauważyć, lepiej idzie w takie, wiecie, łuki, rampy jakieś, nie? Front flipa teraz. Ogólnie trzeba będzie sprawdzić, Fabian, no, którędy się dostaje, wiesz, piasek. Na pewno te, tam przez zębatki. I te miejsca dodatkowo jeszcze zrobić, dodatkowe... Pokrowce? Tak, jakieś zabezpieczenia, nie? No. Jednak on troszeczkę inny jest. Racja. Ale tak człowiek chroni. No chroni, no. Dobra, jeszcze raz tego fronta chcę zrobić. Zaraz, jeszcze raz. Kurde, prawie. Nie no, naprawdę ten model to wytrzymuje bardzo dużo, taki, to jest hardcore, to jest hardcore. Myślisz, że w Revo już coś by pękło? Powiem tak, coś by pękło, myślisz? Wiem, co na początku pękało, tam w Revo jest kilka rzeczy, które wymagałyby poprawy, nie? Na przykład jakieś stabilizatory z tyłu zawieszenia, no, popychacze amortyzatorów tak samo, najgrubsze jakieś, grubsze snapy, grubsza śruba rzymska, tak. Tego brakuje w Revo, nie? Masakra, trzeba nachodzić się. Jeszcze raz takie, wiesz, te lądowanie takie złe trzeba zrobić. Dobra.
Damy ciebie, Fabian, trochę potasować. Dobra, słuchajcie, teraz ja biorę joystick. Zobaczymy, jak to jeździ. Nie połam go. No uwaga, jadę. 3, 2, 1, start. Momentu brakowało chyba. No słuchajcie, coś się stało. Ty, śruba się odkręciła tylko chyba, co? Dobrze widzę? Dobrze widzisz. Ale heca! Ta. Tylko śruba się odkręciła. Śruba się, śruba. To pychacz jest cały. Śrubka się odkręciła. Tak. Ale paszki grube jest. No, grube, grube. Słuchajcie, także powiem tyle, no. Myślę, że dzisiejszą próbę Model Sledge przeszedł naprawdę pozytywnie, brawurowo. Przyjrzyjmy tutaj, że coś się stało. Ogólnie, nie wiem, spoglądając na wahacze, obszerowane to wiadomo, że to nie jest jakaś wada, tak? Ale patrzymy, czy coś się stało. Pamiętajcie, że jak kupujecie model, też w naszych modelach, tak jak na tym przypadku, się zdarzyło, że śrubka się jakaś odkręciła, tak? Przy pierwszej jeździe, po 20 minutach jazdy. Więc pamiętajcie, że po zakupie warto przejrzeć swój model, poświęcić pół godziny, popatrzeć, czy wszystkie śrubki są dokręcone, bądź te śrubki, które są narażone na odkręcanie się podczas jazdy w modelach, w większości modelów, to po prostu odkręcić, zastosować Loctite niebieski dla tego przykładu i będziemy mieli takie, powiedzmy, nie będziemy mieli problemu z takimi usterkami. Ja osobiście mam niedosyt. Znaczy, to ja mam niedosyt, bo ja nic nie jeździłem. Ile? Dwie nie wzięliśmy żadnych. Dwie minuty śrubek żadnych nie wzięliśmy. No dobra, ale skończymy testy. Kolejny film. Tak. Zrobimy porównanie do Erevo. Tak, weźmiemy Erevo i tego wariata i trochę pośmigamy sobie. Powiem wam tak, no karoseria nie popękała. Choć widzieliście, że tutaj ostro się działo, tak? O, tutaj, w tym miejscu. Jednak Fabek, ten przód, ale tutaj mógł być jakiś zderzak ciekawy. Tak, to o czym rozmawialiśmy przy... To co Adrian właśnie, tak, poruszył przy omówieniu modelu, że jednak brak zderzaka, no troszkę tutaj... Ja myślę, że to jest oczywiście... Tak, ja myślę, że to jest do stuningowania oczywiście. Może po prostu producenci chcieli zaznaczyć ten przód może na ten przykład, tak? Może w ten sposób. No ale co, Adrian, chyba tyle z tak. Dzisiejszych opowieści naszych. Co możemy powiedzieć widzom, Adrian, telewidzom? Że jest fajna pogoda, wiosna się zaczyna pełną gębą, niedługo lato. Tak, także pojazdówki u nas będą często i trzeba odwiedzać nas, tak. I brać swoje modele albo wypożyczyć od nas, my pożyczymy, pojeździmy. Sledge też przez jakiś czas. Myślę, że u nas zostanie, także będzie po prostu na pojazdówkach do pojeżdżenia. Dokładnie. Myślę, że naprawdę jest w tej cenie godny polecenia model, bo to, co dzisiaj on przeszedł, nie wiem, czy jakikolwiek model tyle by mógł przejść. No. Tych koziołków było, to jakieś porypane akcje były. Mam nadzieję, że na zbliżeniach to gdzieś tam będzie widać. My na własne oczy widzieliśmy to, że te upadki, które Adrian robił, powiedzmy, gdzieś tam faktycznie ten wahacz naprawdę on się odkształcał i wracał na swoje miejsce. Jednak to tak. No super. No. Jak na moje oko model jest, jak na razie, wydaje mi się, że wart swojej ceny. Zobaczymy z czasem. Porównamy, z czasem, tak oczywiście. Jeszcze model na pewno z modelem Erevo. Tak. Jakoś też rzetelną damy recenzję. Recenzję, tak. Kluczem właśnie, czy to jest cena adekwatna do jakości, będzie po prostu czas, tak? Będziemy jeździć nim ciągle i będziemy zdawać wam relacje, czy ten model już ma jakieś usterki poważne, mniejsze, większe. No, damy wam znać po prostu. Stay tuned. Dobra, keep calm and be modelarz. RC. Coś tam. RC, no, coś tam. Rider. RC Rider. RC Driver. RC Driver. Dobra, to tyle z dzisiejszych opowieści. Dawajcie łapkę w górę, subskrypcję koniecznie z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco z naszymi materiałami.
I zapraszamy gdzie? Na pojazdówki nasze. A w internecie? Na naszą stronę internetową, na Facebooka, tak. Na Instagrama w sumie też możecie zajrzeć, na TikToka, no. Chociaż tam mniej wrzucamy materiałów. Ale coś tam wrzucamy. Tak, naszymi głównymi social mediami to jest Facebook i YouTube. Tak, tam jesteśmy zawsze na bieżąco. Tam możecie nas znaleźć i być na bieżąco. To trzymajcie się, cześć. Miłego dnia i wszystkiego dobrego. W następnym odcinku. Dzisiaj jakiś zlot psów jest. Wszyscy ganiają, ale fajnie się zasuwają.